Dom seniora Rusinowa w Wałbrzychu otwarty. Pierwsi pensjonariusze wprowadzą się już na początku maja. Jak mówi dyrektorka ośrodka Dorota Zarzycka, cały budynek jest idealnie przystosowany do potrzeb osób starszych. Zamieszkać w nim będzie mogło 46 osób. Każdy pokój jest wyposażony w pełni. Łóżka, szafki dla każdego mieszkańca, szafa, stoliki. Również przy każdym pokoju oczywiście jest łazienka, która jest całkowicie dostosowana do potrzeb osób w wieku starszym, jak również chorym. Nie ma tam żadnych barier i mam nadzieję, że spełni oczekiwania tych ludzi. Na pensjonariuszy czeka 17 pokoi, w tym jeden przeznaczony dla odwiedzających, którzy będą mogli na czas odwiedzin w nim się zatrzymać. O lokatorów domu seniora dbać będzie 40 osób. Jest to wykwalifikowany personel. Wśród personelu są zatrudnieni i psycholog, i fizjoterapeuta, i rehabilitant, terapeuta zajęciowy, który będzie na co dzień pracował z mieszkańcami, jak również opiekunowie, panie pokojowe, którzy będą wspierali na co dzień tych mieszkańców. Jak mówił prezydent Wałbrzycha Roman Szałamej, dom seniora Rusinowa jest jednym z niewielu na Dolnym Śląsku, który został wybudowany w całości od nowa. Ważne jest to, że my tak naprawdę, nie mając domu pomocy społecznej u nas na miejscu, musimy finansować pobyt naszych mieszkańców w innych gminach, czyli następuje wypływ pieniędzy spoza naszego miasta bez powrotu. Rocznie to jest około 5 milionów złotych. Zakładamy, że nakłady na ten dom pomocy społecznej zwrócą się na inwestycje. Zwrócą się w ciągu 2-3 lat. Koszt budowy domu seniora to ponad 3,5 miliona złotych.